Poszło. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy już z nami jesteście? Czy dołączacie do naszego spotkania? Dajcie jakiś znak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kolejnym spotkaniu pod tytułem Poranki z superkoderami i ze Scratchem. Mam nadzieję, że wyspani i gotowi do działania. Jeżeli nie widać, to może być też wina łącza. Czy inni widzą? Proszę mi, napiszcie mi na czacie, czy widzicie. Tak, super, ok. Czasem jest tak, że jeżeli u kogoś nie widać lub nie słychać, jest to może to być wina łącza, może to być wina słabszego internetu. Dzisiaj z tego co wiem od rana platforma, na której działamy, trochę szwankuje, ponieważ jak wiecie wszyscy zdalnie się uczą. My również dzisiaj się pouczymy zdalnie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zrobili sobie wspólnie kartkę wielkanocną, ponieważ niedługo święta, jak wiecie, i możemy wysyłać oczywiście tradycyjne kartki, ale możemy też oczywiście wysyłać kartki elektroniczne. I taka kartka elektroniczna dojdzie bardzo szybko i możemy ją rozesłać każdemu w najdalszy zakątek świata. Dzisiaj tę kartkę zrobimy sobie trochę taką w stylu mini gry i wykorzystamy sobie nowe możliwości Scratcha, których wcześniej jeszcze nie poznawaliśmy, ale też wykorzystamy te, które pojawiły się na ostatnim spotkaniu. Więc mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie byli z nami, będą mieli okazję poznać nowe funkcje, natomiast ci, którzy już byli, będą mogli skorzystać z tego, co było poprzednio. Pokażę Wam teraz, udostępnię mój ekran. Sekundę, to chwilę potrwa. Pokażę Wam, jak będzie wyglądała dzisiaj nasza kartka. Okej, mam nadzieję, że widzicie teraz już mój ekran. Dobra, słuchajcie, nasza kartka wyglądać będzie następująco. Mamy piękny napis Wielkanoc, który mieni się kolorami. Mamy również jakieś elementy na naszej scenie. No i jak widzicie, pojawiają się jajeczka, czyli pisanki. Więc naszym zadaniem jest wyłapywać te pisanki, które pojawiają się w różnych miejscach i trzeba na nie klikać. I teraz popatrzcie, będę próbowała sobie złapać tutaj tę pisankę. Hop, o, jedną mam. O, nie złapałam. Ok. W momencie, kiedy złapię pisankę taką, która nie jest pęknięta, ona mówi masz mnie. W momencie, kiedy łapię pisankę, która jest pęknięta, ona mówi ups. Mhm. I teraz o co chodzi? Musimy złapać przynajmniej 5 pisanek, żeby pojawiła się niespodzianka. Okej, właśnie w tym momencie złapałam 5 pisanek, dostałam 5 punktów i na naszej planszy pojawia się wielkanocny zając, który sobie kica i życzy nam wesołej Wielkanocy. Tak więc taką kartkę interaktywną dzisiaj sobie zrobimy. No więc, zanim zaczniemy tworzyć projekt, to wyślę Wam link do miejsca, z którego możecie pobrać sobie jakieś tło. O, jaki strasznie długi link mi tutaj wyszedł. Czyżby to... Momencik, poczekajcie, skopiuję jeszcze raz. O, teraz, dobra, to wcześniejsze, to coś, nie wiem, co to mi się skopiowało. Okej, w każdym razie wrzuciłam Wam link do mojego dysku Google'a, na którym umieściłam 5
teł, z których możecie skorzystać do zrobienia kartki dzisiejszej. Ponieważ w Scratchu nie ma teł takich typowo wielkanocnych i żeby się nie zajmować tworzeniem takiego tła specjalnego, pobrałam ze strony Pixabay, na której możecie znaleźć darmowe zdjęcia i grafiki na wolnej licencji, czyli takie, które można dowolnie wykorzystywać. Wybrałam spośród tam tysiąca niemalże albo i miliona zdjęć takie, które będą pasowały jako nasze tło. I teraz możecie sobie wybrać któreś z tych zdjęć, którąś z tych grafik, którą chcielibyście umieścić w waszym projekcie. I teraz, żeby sobie pobrać to zdjęcie, to musicie po prostu na nie kliknąć i pobrać na swój komputer. I tam na swoim komputerze musicie zachować to zdjęcie, bo za chwilę wykorzystamy je w Scratchu. Tak więc szybciutko decydujcie się na jakieś tło, wybierzcie sobie, pobierzcie je na komputer, a następnie przejdźcie do strony Scratcha i otwórzcie nowy projekt. Okay, muszę to jednak tutaj zwinąć, o właśnie, bo mi przeszkadza to okno udostępniania. Będę co chwilę tutaj zaglądać, ale mam nadzieję, że udało Wam się bez problemu pobrać tło. I teraz uwaga, zaczynamy tworzyć naszą kartkę wielkanocną. Jak to będzie wyglądało? No więc, na sam początek, kiedy wejdziecie w nowy projekt, przypominam, nowy projekt tworzymy w ten sposób, że kiedy wejdziemy sobie na stronę Scratcha, klikamy stwórz na górnym pasku niebieskim i pojawia nam się nowy projekt. Czekamy chwilę na załadowanie, dzisiaj internet też trochę wolniej nam chodzi, ale damy radę. Więc uwaga, na początek musimy nazwać sobie nasz projekt. Dobrym zwyczajem jest za każdym razem od razu nazywać projekty, tak żeby one nam w naszych zasobach gdzieś tam nie ginęły pod jakąś nie wiadomo jaką nazwą, więc napiszemy sobie wielkanocna kartka, tak sobie nazwiemy ten nasz projekt. No i teraz uwaga. W naszym pustym projekcie mamy tylko kota, którego dzisiaj sobie też usuniemy, więc klikamy na kosz i usuwamy kota. No i teraz uwaga, automatycznie zobaczcie, przenieśliśmy się do sceny, zaznaczona została scena, bo nie ma żadnego duszka, więc automatycznie zaznaczono scenę. I tutaj dodamy sobie tę grafikę, którą przed chwilą pobraliście na swój komputer. Jak to zrobić? Kiedy najedziecie myszką na taki obrazek z plusikiem, rozwija się menu i pamiętacie, że ostatnio wybieraliśmy sobie tło z biblioteki, czyli klikaliśmy na lupkę. Tło można też sobie narysować, to już też z tej funkcji korzystaliśmy. Natomiast dzisiaj wykorzystamy funkcję wczytaj tło, czyli tło, które właśnie pobraliście na swój komputer i macie je na dysku. Musimy kliknąć na tę strzałkę taką w górę, pod którą jest taki znaczek, nie wiem, połowy prostokąta, o może tak. I teraz zobaczcie, ja pobrałam sobie wszystkie tła, ale tym razem wybiorę sobie takie tło może o tutaj z tymi pisankami. Hop. Zaznaczam jej, klikam otwórz. No i teraz zobaczcie, co się stało. Jak wgracie sobie tło, to automatycznie przechodzicie do edycji tego tła. I ważna rzecz, którą teraz musimy zrobić, to rozciągnięcie tej naszej grafiki na całe okno skryczowe, bo jak popatrzycie tutaj po prawej stronie na scenę, to na dole jest taki biały pasek i u góry jest biały pasek. To znaczy, że nasze zdjęcie nie wypełnia całego kadru, całej sceny. Jak to zrobić?
Kiedy wrzucicie sobie tę grafikę, to za dużo z nią zrobić nie możecie, ponieważ ona jest w tej wersji takiej bitmapowej, czyli pamiętacie, jak ostatnio Wam mówiłam, to jest ta wersja taka jak w Paincie, że to jest ten martwy obraz, z którym za dużo zrobić nie możemy, jak już go położymy, to on już tak sobie po prostu tam leży i jest mało edytowalny. Natomiast, kiedy klikniemy sobie tutaj, popatrzcie, pod obrazkiem, jest taki napis, konwertuj na wektor. Kliknijcie to sobie i wtedy ten obraz Wasz będzie już ruchomy. Zobaczcie, jak ja go złapię, to mogę go sobie przesuwać na scenie, tak? Ale my nie chcemy go przesuwać, tylko my chcemy go rozciągnąć. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy ja zaznaczę ten obraz, to tu u góry pojawiają się takie kropeczki, za które mogę ciągnąć do góry. Widzicie? Mogę pociągnąć w dół, ale mogę też pociągnąć do góry. I to samo zrobię z dolną kropką, którą pociągnę do dołu, tak, żeby wypełnić cały obraz. Okej, za szybko. No dobra, robimy to wolniutko. Jeszcze raz pokazuję. Żeby wgrać tło, musicie najechać na kwadracik z plusikiem, ale nie klikamy go, tylko najeżdżamy myszką. Wybieramy z menu najwyższą opcję, tą wczytaj tło. Wtedy pojawia nam się dysk naszego komputera i tam, gdzie zapisaliście swój plik z obrazkiem, tam musicie to znaleźć. Ja tu mam trochę inny wygląd niż Wy, ale na pewno macie to w pobranych rzeczach, tak? Ja to mam też w pobranych rzeczach i wybrałam któreś z tych teł, które tutaj mam na komputerze. Jak już sobie zaznaczycie, to klikacie otwórz. Ten obraz zostanie wczytany do Waszego projektu i powtarzam jeszcze raz, że musimy rozciągnąć ten nasz obraz na cały ekran, dlatego musicie Wasz obraz zamienić na tryb pracy wektorowej, czyli taki, gdzie możemy właśnie tym obrazem sterować, rozciągać i jak klikniecie na ten obraz, to pojawiają się takie kropeczki, którymi można przeciągać ten obraz w dół lub w górę. Wy zróbcie to tak, żeby wypełnić całym obrazem nasz projekt. No dobra. Mam nadzieję, że to mamy. To teraz czas na dodanie duszków, które będziemy programować. Na początek dodamy sobie ten nasz piękny napis, jak widzieliście w tym pierwszym projekcie, to był napis Wielkanoc, Wielkanoc. No i teraz, duszki, jak pamiętacie, mieszkają tutaj w tej części, gdzie po prawej stronie, gdzie mamy kota takiego z plusem. I teraz znowu najeżdżamy na tego kota, nie klikamy go, tylko na niego najeżdżamy, i z menu musimy wybrać opcję maluj, ponieważ nasz napis nie istnieje w bibliotece, więc my go sobie musimy napisać, narysować. Klikam pędzel i pojawia mi się okno do rysowania. Teraz musimy napisać słowo Wielkanoc. Możemy to oczywiście zrobić pędzlem, ale nie będzie to wyglądało ładnie. No więc my sobie możemy wykorzystać opcję wpisywania tekstu. Tekst. Klikam na literkę T. Hop. I w którymkolwiek miejscu na scenie, na tej planszy do rysowania, klikam tak, żeby postawić kursor. I wielkimi literami napiszemy sobie Wielkanoc. Napiszcie też. Jak już napiszecie to słowo Wielkanoc, to teraz uwaga, jak kliknę gdziekolwiek obok tego napisu, ten napis zaznacza mi się i mogę z nim teraz coś zrobić, na przykład mogę go przekrzywić, ale ja nie chcę go przekrzywiać. Mogę go również, słuchajcie, rozciągnąć tak, żeby on był większy i zróbcie to też.
Przypominam, jak to zrobić. Jak mamy zaznaczony napis Wielkanoc, to w dolnym prawym rogu chwytamy za kropkę i ciągniemy tak, żeby powiększyć ten nasz napis. Zobaczcie, on teraz jest trochę za duży. Nie, w sumie jest dobry. Ok, mogę go sobie tu ustawić na scenie na samej górze. Dobra, mam już napis Wielkanoc. Oczywiście kolor tego napisu może być dowolny, możecie sobie ustawić na przykład, nie wiem, kolor czerwony, jeżeli wolicie, nie ma problemu, ale i tak ten nasz napis będzie się za chwilę mienił różnymi kolorami. Mam nadzieję, że macie już, tutaj ten napis. No to teraz, kochani, przechodzimy do programowania naszego napisu. Idziemy do zakładki skrypt, byliśmy w kostiumach naszego napisu, przechodzimy do zakładki skrypt. No i teraz, w momencie, kiedy ja uruchomię moją kartkę, czyli kliknę zieloną flagę, mój napis powinien mienić się różnymi kolorami. Jak to zrobić? Mam nadzieję, że wy już wiecie. Potrzebujemy w tym celu zielonej flagi. I kiedy wejdziecie do szuflady zdarzenia, czeka na was mała niespodzianka, ponieważ wszystkie bloczki rozpoczynające nasze programy dostały nowy wygląd. Dwa dni temu jeszcze tego nie było, wczoraj to wprowadzono. Zobaczcie, kiedy kliknięto zieloną flagę, wygląda trochę jak kot. Myślę, że zrobili taki mały psikus wczoraj na Prima Aprilis, ale że to się chyba spodobało, to zostało na dłużej. Zobaczymy, jak długo będzie to funkcjonowało. No więc, wyciągamy sobie zieloną flagę, no i teraz nasz napis ma się mienić kolorami i on to ma robić ciągle. Pewnie się domyślacie, że będziemy potrzebowali tutaj pętli, czyli bloczka zawsze, który znajdziecie w szufladzie kontrola. No i zawsze ten nasz napis musi zmieniać wygląd, czyli idziemy do fioletowej szuflady i stamtąd wybieramy bloczek zmień efekt kolor i tu się na razie zatrzymamy, bo tutaj jest napisana liczba 25. Oczywiście możemy zostawić tę liczbę 25, ale możemy ją też zmieniać. Na chwilę zostawimy tę liczbę 25, włożę ten bloczek do krokodyla zawsze i uruchomię mój program i sprawdzę, co się dzieje. Mój napis mieni się kolorami, ale jest to strasznie takie bijące po oczach i nie za bardzo mi się to podoba, bo ta kartka jest taka w tym momencie agresywna. U mnie wcześniej, jak widzieliście, te kolory tak przechodziły bardzo płynnie. Pewnie domyślacie się, że chodzi o zmianę tej liczby tutaj. Możecie sobie pokombinować, co będzie, jeżeli wpiszę na przykład 100. Widzicie, tylko dwa kolory mi się mienią. A co będzie, jeżeli wpiszę na przykład 1? Hop. O, teraz całkiem przyjemnie i spokojnie mieni nam się ten napis. No dobra, to zostawiamy. Ja w moim projekcie miałam liczbę 2 wpisaną, więc teraz też sobie zmienię, troszeczkę szybciej nam się tutaj, przewijają te kolory i ja myślę, że tak możemy zostawić. Mamy już napis. No dobra, to teraz uwaga. Będziemy potrzebować 3 duszków, za którymi będą się ukrywały nam jajka, nasze pisanki. Więc szybciutko idziemy do biblioteki i szukamy sobie drzewa najpierw. Drzewo po angielsku to tree, więc można wpisać w opcji wyszukiwania. Mamy 2 drzewa dostępne, ja wybiorę sobie to bardziej wiosenne. OK, mam już drzewo na mojej prezentacji, ustawiam je sobie po lewej stronie na przykład. Mogę oczywiście trochę powiększyć to drzewo, więc w rozmiarze zamiast 100 wpiszę 120. OK. Jak pamiętacie, na naszej kartce była też skała,
więc znowu muszę dodać kolejnego duszka i to będzie tym razem rock, rocks albo rock. Ok. Hop, umieszczam to na dole. Mogę też oczywiście powiększyć troszeczkę tę moją skałę, żeby była trochę większa. Ok. I uwaga, jeszcze jednego duszka dodajemy. Tym razem to będzie chmura, a chmura po angielsku to cloud. Wybieram tę pierwszą, większą i ustawiam ją sobie gdzieś tutaj u góry, o, nad napisem, pod napisem Wielkanoc. No dobra, mamy chmurkę, mamy drzewo i mamy skałę. I teraz uwaga, musicie posłuchać przez chwilę, bo muszę Wam to wytłumaczyć. Mamy naszą kartkę, na której mamy tło. Jeżeli widzicie kamerkę, to możecie popatrzeć przez chwilę. Teraz uwaga, czekajcie, muszę tu wziąć kilka elementów. Dobra, mamy tło. Na naszym tle położyliśmy sobie drzewo, czyli jakby dołożyliśmy, przykleiliśmy, gdybyśmy to robili fizycznie, to przykleilibyśmy to drzewo na wierzch. Natomiast nasze jajko, które będzie się pojawiało, popatrzcie, ono będzie się pojawiało na naszej scenie, ale nie na drzewie, tylko za drzewem. Popatrzcie, w ten sposób. O, to jest moje jajko i ono się będzie pojawiało za drzewem, za skałą też się będzie pojawiało i będzie się pojawiało za chmurką. To dlatego, żeby je po prostu trudniej złapać. Dlatego musimy ustawić szybciutko skrypt dla naszych trzech duszków, drzewa, skały i chmurki, który będzie mówił o tym, że te elementy będą zawsze na wierzchu. Hop, one muszą być zawsze z przodu, na wierzchu. No więc uwaga, to jest bardzo prosty skrypt. Musicie mieć zaznaczone drzewo, żeby je zaprogramować. Więc lecimy szybko do zdarzeń, wyciągamy sobie zieloną flagę i uwaga, w wyglądzie, czyli w fioletowej szufladzie, jest taki bloczek, który się nazywa przesuń na wierzch. Przesuń na wierzch. I to jest jedyny skrypt, który będzie miało drzewo. Taki sam skrypt muszę ustawić dla skały i dla chmury, ale uwaga, wcale nie musicie teraz iść do skały i ją programować tak samo jak drzewo, bo być może znacie już tę funkcję, a jeżeli nie, to popatrzcie. Jeżeli ja jestem tutaj w drzewie, zaznaczone mam drzewo, to jeżeli ja ten skrypt, który ma drzewo, złapię za kota, i przeciągnę nad skałę i tam nad skałą upuszczę, no upuść się, to popatrzcie, w momencie, kiedy ja przejdę do skały, to moja skała ma ten sam skrypt. I to samo muszę zrobić dla chmury. Przeciągam mój skrypt nad chmurę, upuszczam, i jak przejdę do chmury, to moja chmura już ten skrypt również posiada. No dobra, mamy zaprogramowane cztery rzeczy. Kiedy kliknę zieloną flagę, Wielkanoc się mieni, trzy elementy, które dodaliśmy, drzewo, skała i chmurka, są na wierzchu. No to teraz musimy dodać jajeczka, które będą się pojawiały na naszej scenie. W tym celu musimy te jajeczka sobie narysować, ale znowu będziemy sprytni, bo narysujemy sobie tylko jedno, a potem następne będziemy duplikować. No dobra, to szybciutko lecimy do pędzla, czyli najeżdżamy na kota z plusem, wybieramy pędzel, i uwaga, uwaga,
jak już pamiętacie, rysować możemy oczywiście pędzlem, ale możemy też wykorzystać kształty i ja to właśnie zrobię. Narysuję sobie jakiś okrąg, może już nawet być jakaś elipsa i uwaga, uwaga, to jeszcze w zasadzie nie jest jajko, bo przecież wiadomo, że jajko na dole jest troszeczkę grubsze, u góry jest troszeczkę węższe, więc pamiętacie, jak ostatnim razem mogliśmy przeciągać sobie tutaj te wąsy i w tym celu trzeba nacisnąć tę funkcję przekształć, czyli ta strzałeczka z kropką. Jak zaznaczymy sobie tę strzałkę z kropką, to uwaga, ja mogę pociągnąć sobie o tutaj górną część, a te dwie boczne pociągnąć sobie trochę do dołu. Zobaczcie, ciach, i już mam piękne jajko. Ha, ha, dobra. Ono jest trochę za duże, więc możemy sobie od razu zmniejszyć rozmiar tego jajka. Ja ustawię sobie na 40 i sprawdzę, czy o, 40 będzie idealne, ale moja pisanka jeszcze nie jest gotowa, bo przecież pisanka to nie kraszanka, czyli nie w jednym kolorze jajko, tylko pisane różnymi wzorami. No więc mogę sobie wybrać na przykład kreseczki, ustawić jakiś kolor, na przykład zielony i narysować te kreski. Och, jakieś strasznie cienkie te kreski mi tu wychodzą, ale patrzcie, obok koloru mamy możliwość zwiększenia grubości tej kreski. No więc proszę bardzo, kreska już jest grubsza. Ciach, mam następną kreskę. Szybciutko ozdóbcie swoją pisankę tak, żeby ona była ciekawa. Mogę sobie dodać kropeczki w różnych kolorach, na przykład w kolorze żółtym. Hop, hop i dodaję sobie kropki. Tak, żeby moja pisanka była kolorowa. Proszę bardzo, moja pisanka jest gotowa. Co teraz? Jeżeli macie już narysowaną pisankę, to czas, żeby ją zaprogramować. Nasza pisanka będzie miała za zadanie pojawiać się na scenie i znikać, ale za każdym razem będzie pojawiała się w innym miejscu. I tu trochę wykorzystamy nasze umiejętności z poprzedniego webinaru, kiedy pojawiało nam się jabłko w różnych miejscach i ono spadało w dół. Tym razem nasze jajko nie będzie spadało, ale będzie się pojawiało i znikało. No więc jak to zrobić? Jak już macie narysowaną pisankę, jeżeli jej nie dokończyliście teraz, to się nie martwcie, bo wasze projekty w każdej chwili możecie edytować, czyli udoskonalać i poprawiać. Jeżeli nie skończyliście, to na razie zostawcie, możemy przejść do programowania naszego jajka, a potem po webinarze jeszcze udoskonalicie swoją kartkę. No dobra, lecimy w takim razie do zakładki skrypt. Co teraz? Kiedy kliknę zieloną flagę, czyli znowu potrzebuję ze zdarzeń kota z zieloną flagą, to moje jajko musi najpierw sobie iść do jakiegoś wybranego miejsca. Raz pójdzie sobie tu, raz pójdzie sobie tu, raz tu, raz tu, raz tu, gdziekolwiek będzie chciało, tam się pojawi. No więc, jak myślicie, który bloczek wykorzystamy? Czy macie jakiś pomysł? Pewnie wiecie. Idź do losowa pozycja, prawda? Na razie jeszcze nie przyklejajcie do kota tego bloczka, bo jeszcze będą nam potrzebne inne. Ok, nasze jajko wylosowało sobie pozycję. Ale jak ono wylosuje sobie pozycję, to od razu niech się nie pokazuje, czyli ono musi się najpierw ukryć. Ukryć się musi. I uwaga, jest taka zasada, że jeżeli w Scratchu używamy bloczka ukryj,
to na pewno potem będziemy też potrzebowali bloczka pokaż, więc wyciągnijcie sobie na stół ten bloczek. I teraz uwaga, nasze jajko jest ukryte, wylosowało sobie pozycję i teraz ono w jakimś momencie ma się nam pokazać. Ale jeżeli ja doczepię tutaj ukryj i pokaż, to to się zrobi tak szybko, że my nawet tego nie zauważymy. Więc pomiędzy te bloczki muszę włożyć taki bloczek z kontroli, który się nazywa czekaj. Ok? I tu możemy wpisać, że on jajko będzie czekało jedną sekundę, albo dwie sekundy, albo trzy sekundy, ale wiecie co? Nasze jajko może sobie samo zadecydować, po ilu sekundach się pojawi, żeby był efekt taki trochę trudniejszy, żeby to nie było takie przewidywalne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio w wydarzeniach znaleźliśmy taki bloczek, który się nazywał losuj liczbę od 1 do 10. Popatrzcie, losuj liczbę od 1 do 10. To będą nasze sekundy, ale nie będzie to trwało aż 10 sekund, bo wtedy byśmy się znudzili i czekali na to jajko aż 10 sekund, jeżeli by to wylosowało i byłoby nudno, więc ja sobie tą dziesiątkę zamienię na trójkę, czyli moje jajko będzie losowało sobie czas między jedną sekundą a trzema sekundami. No to przeanalizujmy jeszcze raz. Nasze jajko wybiera sobie jakąś pozycję i jest ukryte. Czeka w przyczajeniu jedną albo dwie albo trzy sekundy i wtedy ma się pojawić. Ciach. Więc dołączam bloczek pokaż. I ono to ma robić ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Więc, jak się domyślacie, potrzebujemy oczywiście bloczka zawsze. I ten nasz krokodyl zawsze połknie cały ten skrypt, który tu zrobiliśmy. Zobaczcie, mam cztery bloczki. Idź do losowa pozycja, ukryj, czekaj, powiększę trochę, żebyście lepiej widzieli, czekaj wylosowaną liczbę sekund i pokaż się. I całość wkładamy do krokodyla zawsze, no i doczepiamy do kota. Uwaga, uwaga, czas na próbę. Powiększam mój projekt na cały ekran, klikam zieloną flagę i czekam. O jacie, pojawia się, ale w ogóle wcale nie widać tego jajka, prawda? Ono się tak pojawia szybko i znika, że nawet nie jestem w stanie go prawie zobaczyć. Muszę zmodyfikować mój skrypt. Co zrobić, żeby ono jednak chwilę na mojej kartce było widoczne? Muszę je po prostu zatrzymać. Więc potrzebuję wyciągnąć z szuflady pomarańczowej z kontroli bloczek czekaj i myślę, że ta jedna sekunda tutaj może zostać. Okay. I w tym momencie moje jajko przez jedną sekundę będzie widoczne. Sprawdźmy to jeszcze raz. Klikam zieloną flagę. O, pojawiło się, widzieliście, za drzewem, a teraz za chmurą. Wiecie, dlaczego pojawia się za drzewem albo za chmurą, prawda? To dlatego właśnie ustawiliśmy, żeby nasze drzewo było zawsze na wierzchu. O, widzicie? I w różnym miejscu pojawia się nasze jajko. No dobra, w naszym projekcie było tak, że ja musiałam te jajka łapać i klikać na nie. Okej, no to w takim razie zróbmy sobie taką akcję, że w momencie, kiedy ja kliknę na to jajko, to ono na przykład wyda jakiś dźwięk i powie, masz mnie. Okej, okay. No to uwaga, idziemy znowu do zdarzeń. Tym razem znamy już bloczek z flagą zieloną, znamy już bloczek, kiedy klawisz spacja naciśnięty, to dzisiaj czas na nowy bloczek. Kiedy ten duszek zostanie kliknięty, czyli kiedy to jajko ja
złapię i na nie kliknę, to zagraj dźwięk. I jak się domyślacie, potrzebujemy w tym celu bloczka z szuflady z dźwiękami. No i teraz wybieram sobie dźwięk pop, takie kliknięcie jakby pop. Można oczywiście z biblioteki wybrać inny dźwięk, ale dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, bo to za dużo czasu nam zajmie, więc na razie zostawmy sobie ten dźwięk pop i uwaga, z wyglądu wybieramy sobie powiedz, bo nasze jajko ma powiedzieć, czekajcie, powiększę, żebyście widzieli, to sobie przesunę na dół, o, ale nie powie nam cześć, tylko masz mnie, czyli złapałeś mnie, użytkowniku. I teraz uwaga, on ma, to jajko ma to powiedzieć przez jedną sekundę, czyli króciusieńko. Sprawdźmy, czy to działa. Kiedy kliknę tego duszka, zagraj dźwięk pop i powiedz masz mnie przez jedną sekundę. I potem dalej on będzie, to jajko będzie znowu losowało sobie pozycję, ukryje się, przeczeka chwilę i znowu się pokaże, tak? Sprawdźmy, czy to działa. Powiększam sobie projekt na całą stronę. I uwaga, klikam zieloną flagę. Ciach. Gdzie to jajko jest? Złapałam, masz mnie, widzieliście to? Pewnie u was też działa, powinno przynajmniej. Hop. O właśnie. Ciach, masz mnie. A, nie złapałam tym razem. O, kiedy pojawia się za drzewem albo za chmurą, to jest trochę trudne. Jest, dobra, mam cię. I tak dalej, i tak dalej. I teraz możemy w nieskończoność sobie klikać te jajka, ale ja bym chciała, żeby to była taka mini gra. Pamiętacie, w zeszłym, na poprzednim webinarze ustawialiśmy sobie liczenie punktów i w tym celu musieliśmy sobie stworzyć zmienną punkty. I tutaj też sobie tak zrobimy. Więc idziemy do szuflady ze zmiennymi i uwaga, muszę utworzyć nową zmienną. Utwórz nową zmienną i wpisuję sobie tutaj punkty. OK. Mam już zmienną punkty. To, że tutaj widać te punkty, można to na scenie, to jest OK, chociaż ja odznaczyłam, zobaczcie tutaj ten ptaszek przy punktach i wtedy tych punktów nie widać, ale na razie sobie zostawmy. No i teraz zobaczcie, kiedy ten duszek zostanie kliknięty, to musi być tak, że muszę dostać punkt, prawda? Więc muszę zmienić moją zmienną, czyli moje punkty. Popatrzcie, wyciągnęłam z szuflady bloczek, zmień moja zmienna i przyczepiam pod chmurką masz mnie, ale moją zmienną muszę zamienić na punkty, bo to punkty mają być zmieniane, prawda? Bo czasem jest tak, że w grze mamy więcej liczb, więcej zmiennych, więc musimy je po prostu odpowiednio też nazywać i wybierać. No dobra, czyli kiedy duszek zostanie kliknięty, odgrywamy dźwięk, jajko mówi masz mnie i dostajemy punkt. Sprawdźmy, czy to działa. Zielona flaga. Jest, dostałam punkt. Hop, dostałam punkt. Ciach, dostałam punkt. I następny punkt. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Dobra, ale teraz uwaga, popatrzcie. Nazbierałam 6 punktów. Gdybym dała teraz tę kartkę, wysłała do kogoś i ten ktoś nacisnąłby zieloną flagę, to znowu miałby już 6 punktów. Pamiętacie, co musimy zrobić w takim razie na początku naszego projektu? Musimy wyzerować punkty. OK, to w takim razie musimy dołożyć tu jeszcze jeden skrypt. Zatrzymam mój projekt. I teraz uwaga, uwaga. Dokładam tutaj, właściwie może nie będziemy dokładać skryptu, tylko dołożę tutaj bloczek ustaw
moją zmienną i wcisnę go, popatrzcie, pomiędzy kota a pętlę zawsze. Czyli jak nacisnę zieloną flagę, to najpierw ustaw, i też uwaga, nie moja zmienna, tylko ustaw punkty na zero, czyli wyzeruj mi licznik. Sprawdźmy, czy to działa. Powiększam projekt, klikam zieloną flagę, jest, mam zero punktów, ok, klikam, złapałam jajko, mam punkt i następny, o, nie udało się. Ciach, zdobyłam trzy punkty. Gdybym wysłała teraz tę kartkę do kogoś, to ktoś, gdyby kliknął zieloną flagę, to oczywiście będzie miał wyzerowany licznik. Świetnie. No to kochani, mamy już prawie całą kartkę. Ale pamiętacie, na moim projekcie było więcej jajek, prawda? Okej, to my możemy sobie po prostu te jajka zduplikować i wiecie co? I wystarczy, że zrobicie to teraz tak, że najedziecie na jajko myszką, klikniecie prawym przyciskiem i wybierzecie opcję duplikuj. I mamy już dwa jajka. Jak zrobię to ponownie, to mam już trzy jajka. Ale myślę, że dwa wystarczą, chociaż jak chcecie, mogą być trzy. Tylko uwaga, fajnie by było, gdyby każde jajko było inne. Moje pierwsze było czerwone w zielone paseczki i kropeczki, natomiast to drugie po prostu wystarczy, że wejdę sobie do edytora i zmienię albo kolory, albo po prostu je całkowicie przemaluję. Więc jak macie drugie jajko zaznaczone, to idziecie do zakładki kostiumy, ta zakładka jest obok skryptów, ciach, i tutaj wybieracie sobie na przykład wiadro z farbą, zmieniacie sobie kolor i najeżdżacie na jajko, klikacie i od razu mamy niebieskie jajko. Można też pousuwać sobie te kreski, popatrzcie, jak usunąć kreskę. Wystarczy wybrać strzałkę, najechać na kreskę i na nią kliknąć i tu u góry jest taka opcja usuń. Usuwam kreski, nie chcę kresek na mojej pisance. Okay. Mogę też pousuwać kropki, ale to będzie żmudne, niech te kropki już zostaną. Narysuję sobie teraz jakieś fale. Wezmę w tym celu pędzel i mogę namalować sobie tutaj fale, proszę bardzo. Albo mogę namalować serduszko. Mogę też namalować zygzaczki. I oczywiście możemy w tym celu wykorzystywać też różne kreski, które zobaczcie, może wezmę teraz taką kreskę w czerwonym kolorze i pokażę Wam, jak wykorzystać te funkcje. Oj, za mała jest, za chuda jest ta kreska, więc ją sobie szybko pogrubię. Okay. Teraz mam, patrzcie, kreskę. I wiecie co, jak klikniecie tę strzałkę z kropką, to wy możecie sobie tę kreskę, popatrzcie, o, dowolnie rozciągać. Widzicie? Klikacie na kreseczkę, pojawiają się takie wąsy, które możemy, zobaczcie, o, i patrzcie, jakie można esy, floresy z tego zrobić. Widzicie? O, tego używają graficy komputerowi, właśnie tych wąsów do rozciągania i do formowania różnych kształtów. To jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Dobra, mam następną pisankę i teraz uwaga, uwaga, pamiętacie, ja przełączę się na chwilę na moją kartkę wielkanocną, którą pokazywałam Wam wcześniej. Zobaczcie. Pojawiają się tu pisanki, ale jedna jest taka stłuczona. Widzicie? Jedna jest potłuczona. I ta potłuczona pisanka, jak ja na nią kliknę, to ona nie mówi masz mnie, tylko ona mówi ups. I ona, wiecie co robi? Ona mi odejmuje punkty. To wredna pisanka. No dobra, to spróbujmy to sobie zrobić. Idę do mojego projektu i teraz patrzcie. W moim projekcie są dwa jajka, które będą się w różnych miejscach na scenie pojawiać. Sprawdźmy to. O, jest jedno, jest drugie. Ciach, mam.
Ciach, mam. Ciach, masz mnie. Dobrze, brawo. Okej, mamy. Tak, i zdobywamy punkty. Okej, to teraz dodajmy sobie potłuczone jajko i to potłuczone jajko będzie nam odejmowało punkty. Wiecie co? Wystarczy, że znowu zduplikujecie sobie to pierwsze jajko. Hop. Zmienicie sobie szybko kolor tego jajka, na przykład na zielone. Hop. I narysujecie na nim czarną kreską takie pęknięcia. Patrzcie. Hop. Widzicie? O. Na tym jajku, które zduplikowaliście, narysujcie czarne pęknięcia. To będzie nasze potłuczone jajko. Okay. O, tam się z niego już wykluwa pewnie jakiś pisklak. No i teraz, kochani, jak wy zduplikowaliście to jajko, to pierwsze, i narysowaliście na nim takie rysy, że ono jest niby potłuczone, to ono na razie zawiera ten sam program, czyli skrypt, co to pierwsze jajko. Idę do skryptów, żeby wam to pokazać. Popatrzcie, mam zaznaczone jajko potłuczone i ono się oczywiście pojawia wszędzie, w różnych miejscach, ale ono też po kliknięciu na nie mówi, masz mnie. A pamiętacie, co ono miało mówić? Ono miało mówić, ups, to znaczy, że niedobrze, że na nie kliknęliśmy. Czyli musimy zamiast masz mnie napisać ups. No i uwaga, to jajko przecież ma nam nie dodawać punkty, tylko ma je odejmować, czyli tą jedynkę muszę zamienić na minus jeden. Na minus jeden. Ok? No to uwaga, sprawdźmy, czy to działa. Klikam zieloną flagę, pojawiają się jajka. Łapię, masz mnie. O, nie złapałam. Masz mnie, dobra. Spróbuję teraz złapać to potłuczone, żeby wam pokazać, czy... O, ups, miałam dwa punkty, już mam tylko jeden. Ups, miałam jeden punkt, o, już mam zero. O, teraz mam minus jeden, dobra, muszę dobre jajka łapać. Ciach, jest. O, znowu się pomyliłam, złapałam nie to, co trzeba. Aha, ale one się szybko pojawiają i znikają. Nie nadążam je łapać. Dobra, ciach, ciach, mam. Jeszcze jedno, okej, działa moja kartka z grą, no to teraz musi być niespodzianka. Na ostatnim webinarze już tak bardzo szybko na koniec pokazywaliśmy sobie, co zrobić, kiedy zdobędę 10 punktów i pojawiała nam się plansza z napisem jesteś mistrzem. To u nas w nagrodę pojawi się wielkanocny zając, który będzie kicał i będzie składał życzenia, będzie mówił wesołej Wielkanocy, życzę wszystkim zdrowia i tak dalej, albo uśmiechnij się, przyszła wiosna, więc musimy dodać nowego duszka i to już będzie ostatni duszek, którego sobie tu dodamy, więc uwaga, uwaga, ja tylko zobaczę, czy mam 10 punktów, Franek, super, Marysia i Franek mają 10 punktów, brawo. Okej. No to uwaga, idziemy do duszków, do biblioteki duszków, czyli najeżdżamy na kota i klikamy lupkę, bo w naszej bibliotece jest taki królik czy zając, którego my chcemy i on się nazywa Rabbit, Rabbit i jest zając, popatrzcie, taki biały, a szary bardziej trochę jak królik wygląda, i on ma trochę lepsze duszki do biegania, więc wybiorę szarego, ale jak chcecie białego, nie ma problemu. Ja wybieram sobie szarego duszka, szarego królika. Zatrzymam mój projekt, żeby mi tutaj nie migało. Ustawię tego królika sobie tu na dole. Mogę zmniejszyć go, na przykład dać 90, a myślę, że będzie ok.
prawie taki duży jak drzewo, dam 80. Okay. I uwaga, uwaga, teraz jest ważna rzecz. Nasz duszek, jak już widzieliście w bibliotece, poruszał się tam. To dlatego, że on ma różne kostiumy. Idźcie do kostiumów tego królika swojego. I uwaga, tu w tych kostiumach musicie usunąć te, które nie są kostiumem do biegania. Popatrzcie. Pierwszy kostium jest ok. Drugi kostium też jest świetny, też widać, że on biegnie. Trzeci kostium, nie bardzo, bo on się podnosi do góry. Podczas biegania zając nie podnosi się tak do góry, prawda? Więc usuwam. Następny kostium pokazuje, że zając śpi. Nasz zając nie będzie spał, bo przecież on biegnie po scenie, prawda? Więc usuwam ten kostium. No i ostatni kostium jest taki, gdzie on nam puszcza oczko. Też nie chcę tego kostiumu, bo podczas biegania zające oczek nie puszczają, więc wywalam ten kostium. Ale oczywiście, jeżeli chcecie, żeby było śmieszniej, to w sumie możecie zostawić te kostiumy. Ale dla efektu biegnięcia zostawiam tylko kostium Rabbit A i Rabbit B. No dobra, to teraz musimy zaprogramować naszego królika, czy tu też zająca, jak wolicie. Okej, okay. No to moi drodzy, to już jest prawie koniec. Popatrzcie, nasz zając, czy też królik, on, kiedy kliknę mu zieloną flagę, to on ma zacząć biegać po scenie. Uwaga, najpierw robimy to. Zaraz zobaczycie, jak to zmienimy. Klikam zieloną flagę i teraz zawsze przesuń o 10 kroków, tak? A jeżeli będziesz na brzegu, to odbij się. Jeżeli na brzegu, to odbij się. Ale pamiętacie, jak robiliśmy akwarium, to nasze ryby, jak się odbijały, to one pływały góry brzuchami. To nie jest dobre, więc musimy temu królikowi ustawić obrót prawo, lewo, czyli tak jakbyśmy się obracali, raz w prawą, raz w lewą, tak? Ok? To uwaga, mamy tutaj taki bloczek pod jeśli na brzegu odbi się. Mamy bloczek ustaw styl obrotu na prawo i lewo. I teraz ten bloczek musimy ustawić zaraz na samej górze pod flagą, bo on sobie to ustawi raz i będzie pamiętał. Taki mądry ten królik. No dobra, sprawdźmy, czy biega. Dobra, on sunie, prawda? To nie jest jeszcze bieganie. Dobra. No to w takim razie dodajemy mu nowy skrypt, który powie biegaj, czyli zmieniaj kostium. Okej, okay. No to znowu bierzemy zieloną flagę w zdarzeniach. Zielona flaga. I teraz bierzemy z kontroli krokodyla zawsze. A z wyglądu bierzemy następny kostium. Ciach. Dobra. I on będzie zmieniał sobie ten kostium, ale patrzcie, teraz to będzie robił tak strasznie bezsensownie. Króliki, no dobra, może biegają, jak uciekają przed wilkami albo przed lisami, ale nasz królik wielkanocny nie musi się niczego obawiać, więc ja mu tutaj dam taki bloczek, hej stary, nie biegnij tak szybko, tylko że jedna sekunda to jest za dużo. Więc ja zamiast jednej sekundy wpiszę, uwaga, 0,3. To nawet nie jest ta sekunda, to są 0,03 sekundy, więc myślę, że to albo 0,2, albo 0,3, myślę, że to będzie całkiem ok. Więc nie setne, przepraszam, tylko dziesiętne, 0,3 sekundy, więc to będzie taki dosłownie ułameczek. I teraz uwaga, ten zając czy królik ma mówić, przepraszam, wesołej Wielkanocy. Wesołej Wielkanocy. Albo wszystkiego najlepszego, albo niech mówi zdrowia i szczęścia. Co tam chcecie, żeby on mówił, to niech mówi. I teraz popatrzcie, wykorzystałam taki bloczek powiedz bez czasu, bo on będzie to mówił cały czas, jak będzie biegał.
Czyli nie będzie tak, że on powie i przestanie mówić, tylko będzie mówił cały czas. Zobaczcie, jak to wygląda. Klikam zieloną flagę, patrzcie, biega, wesołej Wielkanocy. Okej, okay. Wiecie co, chyba za szybko mi się przesuwa ten królik, więc zamiast 10 kroków dam 5. O, jest teraz idealnie, patrzcie. Widzicie? Biegnie sobie. No dobra, tylko wiecie co? Dlaczego nasz królik jest cały czas widoczny? Ja chcę, żeby on był nagrodą za złapanie 5 jajek. No to teraz uwaga, maksymalne skupienie, bo teraz będzie ważna rzecz. Jak kliknę zieloną flagę, to mój królik przecież nie może być widoczny. Więc co ja muszę zrobić? Muszę po prostu ukryć go. Więc z wyglądu wyciągam sobie bloczek ukryj i ciekawa jestem, czy wiecie, gdzie go mam wcisnąć. No pewnie, że tu. Po zielonej fladze klikam mu ukryj się, Sary. I wiecie co? On się będzie miał pojawić zawsze wtedy, kiedy punkty będą równały się na przykład 5. Pamiętacie tę konstrukcję? Ostatnio ją wykorzystywaliśmy. No właśnie, wybierzmy sobie szybciutko zieloną flagę, wybierzmy sobie z kontroli krokodyla zawsze i jeżeli nasze punkty osiągną wynik 5, to wtedy ty króliku się pojaw. Więc potrzebujemy warunku. Jeżeli wciskam go do krokodyla zawsze, pamiętacie, gdzie były działania matematyczne? W wydarzeniach. No właśnie, tam mieliśmy taki bloczek zielony z równością. Zanim go wcisnę, to tutaj zmienię na 5, bo punkty mają się równać 5. I pamiętacie, co tu wciskaliśmy? Ze zmiennych to słowo punkty. Ciach. I teraz ten bloczek dokładam do naszego warunku. I w momencie, kiedy punkty będą się równały 5, to ty się nam, króliku, musisz pojawić. Więc idę do wyglądu i stamtąd biorę bloczek pokaż. Okej, okay. No to uwaga, uwaga, sprawdzam, czy mój program działa. Przypominam, jaki ten ostatni skrypt dodaliśmy, że kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze, jeżeli punkty będą się równały 5, to masz się pokazać, bo wcześniej myśmy go ukryli, zgadza się? Wcześniej go ukryliśmy. Dobra. Uwaga, powiększam, klikam zieloną flagę, 0 punktów, czyli się wyzerowało, łapię, ciach, mam jedno jajko. Mhm. Drugie mam, trzecie mam, o, straciłam punkt, dobra, muszę uważać, żeby nie łapać tych potłuczonych, mam 4 punkty i uwaga, zaraz jak zdobędę 5 punkt, to powinien się pojawić Królik Wielkanocny, brawo, biega i woła wesołej Wielkanocy. O proszę bardzo, kochani, w ten sam sposób jak Królika Wielkanocnego czy Zająca Wielkanocnego możecie na przykład dołożyć sobie motyla, który pojawi się na scenie i będzie fruwał i on będzie mówił coś innego na przykład. Tu już od was będzie zależało, co pojawi wam się na scenie, ja tylko pokażę wam, jak powinien wyglądać skrypt zająca. Popatrzcie. Nasz zając ma styl obrotu prawo-lewo, przesuwa się o 5 kroków i jeżeli na brzegu odbija się, zmienia kostiumy, ale czeka chwilkę, żeby to nie wyglądało tak, że macha strasznie mocno tymi łapami, mówi cały czas wesołej Wielkanocy i czeka w ukryciu, aż punkt, zdobędziemy 5 punktów i wtedy on się nam pokazuje. I wiecie co? Zrobiliśmy kartkę wielkanocną. Ja teraz klikam na udostępnij, kopiuję link
I co robię? Wracam do Was. Klejam wam link do mojego projektu i możecie sobie do niego zajrzeć. Możecie go też zmodyfikować, bo każdy projekt, który jest w Scratchu zrobiony, można modyfikować, można robić remiksy. Pamiętajcie, tak samo jak królika czy zająca, możemy dodać na przykład motylki fruwające i one też będą przekazywały jakąś wiadomość, więc w tym momencie to, co zapiszecie, dołożycie, to będzie od Was zależało. Mam nadzieję, że Wasze kartki pięknie Wam wyszły. Możecie je dołożyć do naszego studia. Już Wam wrzucam link do naszego studia. Poczekajcie sekundę. Ja tylko wejdę w moje rzeczy i znajdę nasze studio. O, mam studio poranki ze Scratchem. Ctrl-C, ale macie dodaliście, kochani, piękne projekty z jabłkiem ostatnio. Super. Uwaga, to jest link do studia. Możecie do tego studia dodać swoje kartki, a jeżeli ktoś zrobi inną kartkę wielkanocną, to też ją może tam wrzucić. Spotykamy się ponownie 7 kwietnia, czyli w następny wtorek. Mam nadzieję, że dzisiaj się dobrze bawiliście i zrobiliście wszystko tak, jak należy, a jeżeli nie, pamiętajcie, że na stronie Fundacji Orange w dziale Superkoderzy pojawiają się wszystkie nasze nagrania, więc będziecie mogli je obejrzeć jeszcze raz i zobaczyć, jak wykonać kartkę wielkanocną. Link do kartki możecie teraz rozesłać wszystkim swoim znajomym, rodzicom, rodzinom, członkom rodziny. Na całym świecie oni będą mogli tę kartkę obejrzeć. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za spotkanie. Teraz jest czas, kiedy można się pożegnać. Do widzenia, do widzenia. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Pa!